służyć też dobru, a nie tylko zniszczeniu. Nie, oczywiście, no to jest dobro, to co tu robimy, to jest dobro. Mm-hmm. Przekazujemy dobrą muzykę dobrym ludziom. Właśnie tak, właśnie tak. Halo, halo? Widzimy osoby tutaj z tyłu. Tam też widzisz, tam też widać. Widzę osoby. Witajcie osoby. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej! Chyba jest jakieś opóźnienie. Nie, być może jest opóźnienie. Słyszę coś w swojej słuchawce. Witamy naszych fanów, skąd państwo... Tak. I co mówią? Halo Warszawa. Halo Warszawa, halo, ze stolicy. O, witamy, kłaniamy się. Proszę się przedstawić. O, jakiś jest wielki bałagan. Utwór Cisza. Utwór Cisza w eterze. To ciekawe, że skontaktował się z nami właśnie po ten utwór. Właśnie, i właśnie w ten fajny, symboliczny sposób. Tak, że wyczytaliśmy to z oczu po prostu. Tak. To jest, ja najbardziej sobie chyba cenię taki właśnie rodzaj, że dzisiaj już występ krąży gdzieś wokół komunikacji, prawda? Gdzieś tak. Wobec tego, że czasem powiedzieć za dużo, to przemilczeć za mało. Dokładnie tak. Że czasami nic nie mówiąc... odnosimy się bezpośrednio do tego, co powiedziane zostało nam przed naszym urodzeniem. Właśnie tak. Ale fajnie, komunikacja nastąpiła, porozumieliśmy się, bardzo fajnie. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie, wszystkich w internecie. Jest nam bardzo miło. Cisza. Smutna, cisza. Znaczy taka smutna, no powiedziałbym nastrojowa ballada, bardzo nastrojowa. W przeciwieństwie do tego poprzedniego kawałku, który jest jednak dosyć żywy, to ten bardziej bazuje na pewnego rodzaju atmosferze. Coś... Nie lubię używać takich prostych słów do naszej twórczości, ale... Coś takiego. No jak ubrać ciszę w nieciszę, prawda? Tylko Maćkowi może się to udać. Utwór jego autorstwa. Zresztą ja tylko jestem tutaj skromnym wyrobnikiem, także mam nadzieję, że uda mi się jakoś włączyć. No, napisałem tam kilka strof. Maćku, no. Cisza na łączach. Cisza na łączach? Myślałem, że cisza w eterze. Cisza w eterze, cisza na łączach. To jest podtytuł. Nie zapominaj o podtytule, który jest w... Nie, bo, nawiasie kwadratowym. Potem był następny kawałek Cisza na łączach 2 i myślałem, tak, że teraz się do tego odnosisz. Agresywny, punkowy potem, numer. Potem był jeszcze wrzask na Fiberwire. Tak, na i szum... Tak. To się odnosiło już do czegoś. Cisza. Cisza w eterze. W eterze. No dobrze. Maćku, powodzenia. Choć właściwie jestem też drugi ja, który mnie dobrze zna. Nie mówimy nic, choć mówimy wszystko w tej samej chwili. I tylko cisza. Tylko cisza, kto o takiej rozmowie z lustrem słysza? Nikt, bo to cisza, więc nie można jej usłyszeć. Usłyszeć ciszę oznacza zdziczeć. To jak mieć czajniczek, który zimny jest. I gdy patrzysz na swoje oblicze w dawni lustra, to po drugiej stronie jest milczący frustrat. Właśnie on. Bo chcę powiedzieć coś, chciałbym mieć głos, ale lustro tylko odbija obraz, lecz nie przenosi słowa. Cisza w eterze, ja to nie wierzę. Skomunikuj się ze sobą. Rura jeże, rusz głową i rusz sercem. Wyciągnij sam do siebie rękę i wyciągnij ten korek z gardła, by rozmowa nie siadła. Weź się za rękę i zaprowadź się na spacer. I weź się za dłoń
Zatańcz ze sobą facet, jak nie masz z kim. Czacze albo twista. Będzie to opcja zajebista. Bo jeśli masz problem z drugim człowiekiem, to znajdź drugiego człowieka w sobie. To cisza, 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 to cisza.